Pani Aleksandra Wierciszewska z Ełku zwyciężyła w konkursie Radia 5 Ełk na najoryginalniejszy i najsmaczniejszy pączek. Pączki pani Aleksandry z marmoladą i skórką pomarańczową zachwyciły jury, w którym zasiedli zastępcy prezydenta miasta Artur Urbański i Kamil Buksa oraz Paweł Surawski, właściciel piekarni Karmelek w Ełku. A co zadecydowało o zwycięstwie wypieku pani Aleksandry Wierciszewskiej? Ten pączek przypomina mi takie dawne, tradycyjne pączki, jakie jadłem w domu mojej babci. No i potwierdziło się to, co myślałem, patrząc na ten pączek już na początku. Na podstawie wyglądu tak myślałem, że jest bardzo smaczny. Potem się przekonałem, że faktycznie i ciasto i nadzienie są naprawdę rewelacyjne. Do tego jest bardzo taki pulchny, miękki, taki rzeczywiście dobry, tradycyjny smak. Może pod względem wizualnym nie było najpiękniejsza, ale pod względem smakowym i nadzienia była fantastyczna, rewelacyjna, bardzo pulchna, słodziutka, z troszkę dodatkiem kwasku, także bardzo mi smakowała. Przede wszystkim wygląd. Pierwsza rzecz, druga rzecz, kolor żółciutki, widać, że na jajkach. No i trzecia rzecz, no najwięcej nadzienia, najsmaczniejsze i tak jak po wyglądzie zobaczyłem to, tak samo po smaku i po nadzieniu. Zwyciężczyni konkursu na najoryginalniejszy i najsmaczniejszy pączek przepis na swój wypiek dostała od swojej mamy, pani Łucji, która już wielokrotnie zwyciężała w konkursie Radia 5 Ełk. To jaki jest sekret na tak smaczne pączki? Na kilogram mąki wychodzi 30 pączków, tam 5 deka cukru, 1,5 szklanki mleka, 10 żółtek, białka oczywiście nie dodaje, spirytus, bo można i tam ludzie dodają ocet. I masło oczywiście. I skórki to już później jak ciasto jest rozczynione. To jest przepis w ogóle mojej mamy, a moja mama od swojej babci go po prostu wzięła. Drugie miejsce w konkursie zajął pan Jacek Balcerek i jego pączki z ciasta kartoflanego z wanilią i kurakao, a trzecie miejsce zdobyła pani Irena Jakimczyk, która przygotowała pączki z nadzieniem malinowym.